Dzień dobry Państwu, tu Andrzej Garemek, pracownik umysłowy. Właśnie przystępuję do odrobienia pańszczyzny u pana Krzysztofa. Jak obiecałem, dotrzymuję słowa. No, i prawda? I palę. I palę. I otwieram właśnie. Ta właśnie, by ją odpalę. Śmiech warte. Ale nie, chyba ten, sanie i ten do góry. No sanie włączone jest. Na nią tu do góry, tu do góry. No dalej. No ja inaczej to zrobię. A karku się boi, kurwa, muzykę puszczę. Bo on nie wie, z kim zaczyna. Klał pierdolony. Jak on pieniądze zarabia, kurwa, kutas pierdolony. Kim on jest? Nikim jest. No właśnie. Nie odpalić, Krzysiek. Nie odpalić, no jest zakłon pierdolony. Nie wiem, kto to ciągał za ten zakłon, ale... Nie, tak nie wkręcisz. Krzysiek, chodź. Może ty? Nie, no coś jest za płonem. Ja nic nie robiłem tam nie porę. No jest szynka wyciągnięta i tego, i nie zwija. Może sanie trzeba, panowie. Nie, no sanie włączone. To niedobrze, że linki nie zwija. No właśnie, o to chodzi. Szarpak się popsuł się. Się o, on. Grzyby. A nie masz drugiej kosy, Krzysiek? O, nie mam. No, to może jakieś inne prace zlecone. O. Może łopatę daj mu. No ale co łopatą? Nie wiem, odśnieżaj. Chuj się za tytuł. Teraz dam ci... No to spróbujcie odpalić. No zaraz spróbuję, tylko może załapię. O, dopiero komedia. Człowiek chce odrobić pańszczyznę, a tu nie może. Czemu nie? Nie, to wpychanie to nic nie da, Krzysiek. To po prostu musi być tego. No proszę to, tutaj. To jest wszystko włączone, tak jak trzeba. Nie, to nic nie ma. Pompka była taka. Ale tu i tak nic nie da, Krzysiek, bo tu nawet tobie obrotu nie złapie. No. O. Cześć, wie? Pójdź. Dobra. Okej, okay, tutaj mamy. Tak, stop. Okej. Okay. No też nie bardzo, to chcę łapać. Nawet sznurek nie chcę odciągnąć. No właśnie. Może na dół. Oho. Nie, to do sanie musi być włączony, aby chociaż raz, tylko właśnie ten sznurek. Ale czy sznurek się nie chce odciągnąć? Mhm. No i chyba... Będą nici z odrobiania pańszczyzny. A masz kosę ręczną, Krzysiu? Nie mam. Ktoś podpowiada. No, ktoś podpowiada. Ktoś podpowiada. Co? Ktoś podpowiadał. Ktoś pod płotem się kręci. No ale w cię się dobrze paliła. Bez problemu. Nie wiem, co kosu. Nie wiem, czy musisz tu kosu zabić do mechanika. Niech. Nie, no paliwo jest, bo widać, że jest paliwo. Ale może mało. Nie, jest mało paliwa, Krzysiu. Tylko właśnie coś z tym zapłonem jest nie tak.
Zapon nie funkcjonuje. Nie, ale to, a to wpychanie szczątka nic nie da. To musi on sam się zwinąć. Czekaj, 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 parę razy. To nie za mocno. Tam się trzyma pewnie. Nie no, ale no, w ogóle nie, nie chci działać. Nie, paliwa nie ma. No jak paliwa? Jest. Paliwa jest od groma. Bardzo paliwa dużo masz paliwa. Od groma tylko. Komedia? No cyrk, no kurde. No. W ogóle nie chcesz zbić tego. Znaczy nie chcę obić, co? No nie chcę właśnie. No niestety, panie Krzysztofie, nic my z tym nie działamy. Musisz z kosą jechać do mechanika, żeby to zrobił. O, pomału. No naprawdę, przecież no nic nie zrobisz. No, nie odpalisz kosy zanim... A sznurka też porwać nie można, bo to są podwójne koszta za to. Jeśli masz to na gwarancji, to wiesz z powrotem do tego, do sklepu tam, gdzie kupowałeś i nie z tego. No paliwo, paliwo normalnie idzie, no to dobrze jest, wszystko jest okej. Okay. Paliwa jest pod praktycznie... Paliwo jest. No paliwo jest, no. Tylko właśnie ten sznurek, cały ten zapłon się nie chce uruchamiać. No, coś, coś się zblokowało po prostu, no. Zwanej Sztilano zdanie. Kurwa. Otworzyłem. Nie ma lot. Już pokoszenie. No pokoszenie, no. Musisz Krzysiu, zabić problem. Musisz zabić to do tego, do naprawy. No i niestety, pańszczyzna nie zostanie odrobiona. Będzie przełożona na następny jakiś termin, który pan Krzysztof uzgodni. Oczywiście. I odnoszę sprzęt z powrotem do chleba.